Cześć, z tej strony Joanna Salwa. Moi drodzy, dzisiaj we vlogu wylądowaliśmy u mnie w kuchni, a to z ważnego powodu, z powodu wody. Porozmawiamy sobie o tym, jaką wodę ja i moja rodzina piję, dlaczego Wam ją polecam. I było też trochę pytań o to, czym jest ten srebrny kranik tutaj u mnie drugi zamontowany, no bo jak się pewnie domyślacie, nie jest to ze względów estetycznych i wizualnych, a jest to odwrócona osmoza. Więc właśnie w temacie odwróconej osmozy dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja odwróconej osmozy używam już od lat, bo jak mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, to również mieliśmy zamontowany filtr z odwróconą osmozą. Moja rodzina również ma zamontowane te filtry, więc myślę, że mogę Wam z perspektywy no już chyba 7, jak nie więcej lat powiedzieć, jak to u nas wygląda i dlaczego tą osmozę polecam, bo ją polecam. U mnie są to głównie dwa aspekty. Jeden to jest ekologiczny i zaraz sobie go rozwiniemy, a drugi, chyba jeszcze ważniejszy, to temat zdrowia. Woda z odwróconej osmozy jest czysta. Procent skuteczności, jaki jest podawany, to pomiędzy 96,8 a 99,8% wszystkich zanieczyszczeń, czyli toksyn, bakterii, wirusów, metali ciężkich, jest usuwany poprzez filtry z tej wody i ta woda jest po prostu totalnie bez żadnych zarazków. Jest to o wiele efektywniejsza metoda niż na przykład te filtry Brita, czy nawet kamień szungit, który też jest bardzo fajny. To jest po prostu najbardziej skuteczna, jak na ten moment, metoda na rynku. Ta woda jest też oczyszczona z minerałów, bo nie ma ona kamienia. Ta woda jest odkamieniona, więc minerałów wapnia, magnezu w niej też nie znajdziemy. I to dla niektórych osób jest minus. Natomiast według mnie, jeżeli mamy zbilansowane żywienie, to z jedzenia dostarczamy sobie minerałów, a te minerały, które teoretycznie są w wodzie, wcale nie są tak biodostępne. Więc to nie jest żaden problem. Poza tym, jak widzicie, tutaj mamy dwa kurki w tym kraniku i jeden z nich jest właśnie wodą ponownie mineralizowaną, czyli mamy taki specjalny filtr, który możemy założyć, który dodatkowo tą wodę mineralizuje, chociaż akurat jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to nie uważam, że jest ono jakieś mega skuteczne, ponieważ jak po kilku latach stosowania filtrów w Warszawie sprawdziliśmy sobie tą wodę i z mineralizatora i bez mineralizacji, to stężenie minerałów było w jednym i w drugim bardzo niskie. Jeżeli chodzi o czystość wody, bo być może są osoby, które uważają, że kranówka jest dobra, bo rzeczywiście w wielu miastach teraz jakość wody w oczyszczalniach mocno się podniosła i wręcz są takie kampanie społeczne czy lokalne nawiązujące do tego, żeby pić wodę z kranu. I ja się z tym zgadzam, że ta woda w tych oczyszczalniach rzeczywiście nieraz jest bardzo dobrej jakości i nie jest zanieczyszczona. Natomiast nie mam pewności i myślę, że nikt nie ma, jakiej jakości, jak wyglądają rury, które tą wodę do mojego kranu, do domu doprowadzają z tej oczyszczalni. Możecie sobie poszukać w internecie filmików, które pokazują tam różne szczury i tak dalej. To są pewnie skrajne przypadki. Natomiast po prostu droga, dość długa zazwyczaj, którą ta woda przechodzi idąc z oczyszczalni do nas, może tutaj być kluczowa i jednak sprawiać, że po prostu woda, którą masz w kranie, nie jest czysta. Dlatego ja zdecydowanie wybieram odwróconą osmozę. Natomiast jeżeli chodzi o wodę butelkowaną, to tutaj właśnie i ekologia, i zdrowie. Ponieważ ekologia, no oczywiście, jeżeli kupujemy ciągle butelkę, wodę szczególnie w plastikowych butelkach, no to plastik nie jest zbyt dobry dla naszej planety. Natomiast zdrowie, dlatego że w plastiku mamy zazwyczaj BPA, czyli ten bisfenol A, substancję, która potrafi mocno w naszym organizmie, w naszych hormonach namieszać. Szczególnie jeżeli że ta woda może być źle przechowywana, wystawiona na działanie promieni słonecznych, czy długo przechowywana. No różne rzeczy się dzieją, więc ta woda nie będzie wtedy optymalna, bo po prostu BPA z tego plastiku przeniknie do naszej wody. Jeżeli chodzi o koszty,
To ja tutaj nie jestem jakimś specjalistą, ale sprawdziłam na internecie takie porównanie, ponieważ taki filtr, oczywiście jest to spora inwestycja na początek, bo około 1000 zł musimy zapłacić, żeby po prostu ten filtr mieć i później raz w roku bądź raz na pół roku, w zależności od tego jak czystą bądź brudną mamy wodę, no to jeszcze wymieniamy te filtry i to jest koszt około 150 zł. Natomiast widziałam taką kalkulację dla 4-osobowej rodziny, stosowanie właśnie wody z odwróconą osmozą i z tą inwestycją początkową i kolejnymi oraz kupowanie wody w butelkach, to w tej kalkulacji wychodziło, że po 10 latach nie dość, że ta osmoza się nam zwraca, ten koszt początkowy, ale można zaoszczędzić nawet 14 tysięcy złotych na tej wodzie. Ja sama tego nie liczyłam, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo jak sobie tak zliczymy te butelki wody, no to wychodzi tego sporo. Jest też jeszcze jeden argument, który przytaczają przeciwnicy odwróconej osmozy, bo są tacy, to to, że woda, która podlega filtracji, to to, żeby w naszym kranie był 1 litr wody, to 3, 4, 6, a nawet 8 litrów wody w tych starszych systemach trafia do ścieków. Jest to woda wstępnie oczyszczona, jest to wręcz czysta woda, natomiast jest to woda bez ciśnienia i po prostu na tym polega ten proces właśnie filtracji odwróconej, że ta woda po prostu jest marnowana. Znowu, znalazłam taką informację, że to wcale nie są aż tak duże straty, bo to tak jakbyśmy kilka razy po prostu spłukali spłuczką w toalecie wodę. Jeżeli chodzi o pieniądze, to to jest parę złotych miesięcznie dodatkowo. Natomiast mi się to osobiście nie podobało, że ja jakby pijąc 1 litr czystej wody, czy używając jej do gotowania, albo praktycznie używam jej do wszystkiego tutaj w kuchni, no to po prostu 3 litry idą mi do ścieków. I chcę się z Wami podzielić fajnym rozwiązaniem, które oczywiście no, trzeba sobie jakby zaplanować raczej na etapie projektowania bądź przeprojektowywania kuchni. Ja mam możliwość przełączenia sobie tych jakby wężyków i może on rzeczywiście iść do ścieków, ta woda, natomiast ta woda z filtracji może też iść i idzie u mnie tutaj pod kuchnią, pod podłogą, w wylewce, na zewnątrz domu i potem idzie tym wężykiem dalej do ogrodu. Tam jest zbiornik na wodę po prostu wsadzony w ziemię i tą wodą my możemy sobie podlewać rośliny, no jakby wszystko w ogóle w ogrodzie i do takich prac ogrodowych ją wykorzystywać. Więc jak widzicie, tak naprawdę ta woda w ogóle się nie musi marnować i tak sobie myślałam, że nawet w mieszkaniu chyba też byłaby opcja zrobienia tego, jeżeli na przykład mielibyśmy miejsce na taki zbiornik, gdzieś, nie wiem, na przykład w pralni z taką wodą, który po prostu będzie nam tą wodę przechowywał i możemy jej używać do podlewania kwiatków, do mycia czegoś, do płukania. Ta woda naprawdę jest zdecydowanie czystsza niż woda z kranu. Także ja po tych już kilku latach stosowania odwróconej osmozy mogę ją Wam szczerze polecić i jak na przykład piję, nie wiem, herbatę, kawę, z kranówki, to ja zdecydowanie również w smaku tą różnicę odczuwam. No a na pewno pod kątem naszego zdrowia jest to po prostu bezpieczne. My stosujemy, jesteśmy zadowoleni. Chętnie poczytam, jakie Wy macie metody, albo może jakby stosujecie kranówkę. Ale co robicie z wodą, jaką wodę pijecie, jaką wybieracie? Bo myślę, że to jest bardzo ważny temat. Często tak po prostu sobie żyjemy, coś tam pijemy, a warto poświęcić temu chwilę i postarać się po prostu zadbać o nasze zdrowie również w tym zakresie. My mamy jeszcze kilka innych rozwiązań dotyczących wody, bo mamy na wejściu wody do domu zamontowany zmiękczacz do wody. Od jakiegoś czasu stosujemy też Soda Stream, czyli takie urządzenie do gazowania właśnie tej naszej wody, bo moje dzieci lubią sobie czasami taką gazowaną wodę wypić, a żeby też znowu nie kupować wody w butelkach plastikowych. Także mamy trochę tych rozwiązań, jeżeli byście chcieli o nich posłuchać, to też mogę oczywiście nagrać kolejne vlogi na ten temat, ale teraz ja czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie. No i pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!